Tak dobrze? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa w programie Chwila dla Sztuki. Dziś troszkę od kuchni poznamy pracę wybitnego fotografa, malarza, poety. Kucharza, poety, pana Andrzeja Frankowskiego. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Mi też, tak cień tu panu rzucam. Panie Andrzeju, widzę, że znaleźliśmy się w plenerze. Gdzie pan nas zabrał? Do lasu. Nad wodę. W plener. I jest niebo też. Panie Andrzeju, mówiliśmy ostatnio w naszym studio na temat pana pracy. Chciałbym się zapytać, co dziś będzie pan fotografował, na czym, jaki sprzęt, jak pogoda, jak pan w ogóle widzi dzisiejszą pracę? Pogoda jest piękna, natura też. Mam nadzieję, że nikt mi nie wejdzie w kadr tym razem, tak jak mi to najczęściej bywa, ale tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo nad tym pracuję i postaram się, żeby być może to był ten już dzień. Jak już zrobię w końcu tą pustą klatkę samej przyrody, no to wtedy odkładam aparat, kończę z tą fotografią krótką. Ja tutaj widziałem, że przyjechaliśmy z panem, tu w ogóle ludzi w okolicy nie ma. Pierwszy dom, ledwo 150 metrów stąd. Widzę, że tutaj piękna roślinność. Czy już pan coś zauważył, co pan chce sfotografować? Jakieś nietypowe rośliny? No tak, chabry i buławatki. Takie, no jest ich tutaj dosyć sporo. No ale tak nie wiem, mam nadzieję, że nikt mi w kadr nie wejdzie dzisiaj. Ja również trzymam kciuki za to. Panie Andrzeju, pozwoli pan, że będziemy tak tutaj od tyłu troszeczkę filmowali pana pracę, pana przygotowania. Czy jakieś specjalne pan zabiegi, no że tak powiem, przygotowania zapoczął, aby przygotować się do zdjęcia, czy jakieś klisze, specjalne obiektywy? Tak. Klisze na podczerwień i obiektywy, no taki obiektyw mam. Czarny. Białego pan nie ma? Nie mam, ale myślę, żeby przemalować. Dobrze. Panie Andrzeju, przepraszam o to. Panie Andrzeju, jeszcze takie ostatnie moje pytanie przed rozpoczęciem pracy. Czy pan jakoś specjalnie wybiera miejsca, które pan wybiera, czy pan wybiera miejsce, których pan nie wybiera, czyli się same wybierają? No po prostu jadę i się zatrzymuję, tak? I jest miejsce. Dzisiaj się pan zatrzymał. No w lesie. No nie widzisz pan, gdzie jesteśmy? Tak, bardzo ładnie. Czy minerały pan też film fotografuje, bo tam widzę piękny kamień, meteoryt to chyba jest. No jak najbardziej, to też jest część natury. Dobrze. Postaramy się przybliżyć państwu sylwetkę pana Andrzeja w trakcie pracy. Zobaczymy, jak fotografuje liście, drzewa, trzcinę cukrową, o której rozmawialiśmy wcześniej, choć nie jesteśmy w Kieleckim. Tak. Jest trochę trzcinki, proszę pana. Tam troszeczkę powiewa trzcinki. To nie trzcina cukrowa. No, ale jakby ją posłodzić, to będzie słodka. A czy jakieś zdjęcia podwodne, w wodzie, ryby? No tak, jak wyskoczą na powierzchnię, to tak. Znaczy, to wziąłem ze sobą, zawsze mam, jak jestem nad wodą, to zabieram ze sobą puszkę ze śledziami i tam mam, że tak powiem, ryby, tak? Rozumiem. Czyli w wodzie też troszeczkę będzie. Dobrze, panie Andrzeju, w takim razie przejdźmy do pracy. Ja wyłączę kamerę. Dziękuję. Proszę. Do zobaczenia później. Kłania się redaktor.